Loża radiowa. Loża radiowa dziś w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Tutaj odbywa się drugi kongres żeglugi śródlądowej. Mamy kolejnego gościa, to burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, na początek takie pytanie może od ogółu do szczegółu. W jaki sposób dzisiaj miasto korzysta na Odrze, a jak mogłoby? W jaki sposób korzysta? No troszkę zaczęły powracać przewozy towarowe, gospodarcze. To widać przy obrotach czy ilości przepływających barek, statków na śluzie, chociażby w Krapkowicach, w Otmęcie, gdzie też mieszkam. Marina, która kilka lat temu powstała dzięki grupce pasjonatów, ma się coraz lepiej. Tych zajęć skierowanych do młodzieży, dzieci, szkoleń jest coraz więcej. Stacjonujących jachcików, stateczków, łódek też bardzo dużo. Coraz więcej mieszkańców Krapkowic, okolicznych wiosek, okolicznych gmin korzysta także z rejsów po Odrze, czy to w samych Krapkowicach, czy w Kędzierzynie, czy w Opolu. To znaczy, że wracają te tradycje i wspomnienia z dawnych czasów, gdzie pływanie po Odrze to było coś normalnego, ale czekamy na coś więcej, czekamy na przebudowę chociażby śluz, o czym się mówi, i tutaj prace projektowe są już na ukończeniu. Zabezpieczeniach przeciwpowodziowych to jedno z głównych zadań, które mieszkańcy się tutaj martwią i pytają burmistrza, wojewody, jak to będzie wyglądało. A także, mimo że Odra łączy, to także czasami no, trzeba ją przekroczyć, czyli mosty. Mosty, których zawsze jest za mało i gdzie tutaj też oczekujemy, że ilość tych mostów pozwoli na to, żeby sprawniej przejeżdżać przez Odrę i też, żeby mieszkańcy nie odczuwali tego natężenia ruchu, które codziennie od rana do wieczora przez Krapkowice się przetacza. No i tutaj przechodzimy do tej dobrej wiadomości, bo ostatnio Państwo otrzymali dofinansowanie na właśnie nowy most przez Odrę. Tak, tutaj właśnie dwie dobre wiadomości. Pierwsza to, co już rok temu wspólnie z marszałkiem województwa i starostą zaczęliśmy, czyli projekt przebudowy, rewitalizacji mostu kolejowego. Przypomnę, około 200 milionów złotych, 10 milionów gmina Krapkowice, 5 milionów z pieniędzy europejskich zarządu województwa polskiego, 5 milionów od starosty. Otrzymaliśmy pozwolenie budowlane. Na początku października ruszą już prace i myślę, że pod koniec przyszłego roku przy sprzyjających wiatrach będzie już tym mostem można przejeżdżać. To będzie most dla ruchu samochodów osobowych, dla rowerów, pieszych. Takie odciążenie dla mieszkańców Krapkowic i okolic. A druga rzecz, to co walczymy już od lat, ostatnio wspólnie z burmistrzem Gogolina, to mosty dla regionów, czyli dobra wiadomość, że zostaliśmy pozytywnie zarekomendowani przez Ministerstwo Rozwoju na koncepcję mostu południowego. Otrzymaliśmy informację, że dostaniemy pieniądze 80% na dokumentację. Tutaj koszt tej dokumentacji szacujemy na ponad 4 600 000 zł, z czego otrzymamy ponad 3,5 miliona z Ministerstwa Rozwoju. My składamy się z panem burmistrzem Gogolina, Joachimem Wojtalą na pozostały wkład własny i przystępujemy do prac związanych z przetargiem na tą dokumentację, wykonanie. Temat jest dosyć trudny, nie będę ukrywał. Dajemy sobie 3 lata na przeprowadzenie wszystkich procedur, natomiast chodzi tutaj o nową inwestycję o wartości ponad 100 milionów złotych z wykupami terenów, podziałami geodezyjnymi, oceną oddziaływania na środowisko. Przypomnę, że tam w okolicach planowanego mostu są tereny Natura 2000, łęgi żywocickie. To trzeba wszystko sprawdzić, oszacować, wykonać dokumentację. Natomiast i chcemy, żeby to było do końca 2022 roku gotowe i wtedy dalej składamy wniosek o pieniądze już na inwestycje. Natomiast optymizm mój jest tak duży dlatego, że zakwalifikowanie pomocy na dokumentację uprawdopodobnia w stopniu bardzo wysokim, że będzie kontynuacja w postaci dofinansowania budowy tego mostu. Przy szacunkowych kosztach około 100 milionów, wtedy wkład samorządów byłby rzędu 20 milionów i chcemy, żeby to był Gogolin, Krapkowice, Zarząd Województwa i Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Ja też wiem, że pozyskanie pieniędzy na samą dokumentację nie było łatwe, bo w ramach tego programu, przypomnę tylko, złożono 77 wniosków, 17 przeszło taką pozytywną weryfikację, no i wśród tego jest właśnie most w Krapkowicach. Tak, rzeczywiście, i to też daje taką podstawę do oceny, że jest ten projekt bardzo potrzebny, że jest on realny.
I to, o czym mówił sekretarz stanu przy wręczaniu tej informacji na konferencji w Krapkowicach, że to nie jest decyzja polityczna, bo ktoś ma chody u obecnej władzy, mówiąc kolokwialnie, i PiS załatwił mu most, tylko to jest konsekwencja pewnego działania, dobre przygotowanie z naszej strony, gdzie mieliśmy koncepcję, pewne analizy, że ta przeprawa jest potrzebna i docenienie tego, że ta realna, rzeczywista praca skutkuje, są z tego efekty i to dla mnie i dla burmistrza Gogolina duża satysfakcja, że idziemy krok po kroku do przodu. Myślę, że z tych 70 zgłoszonych projektów nie wszystkie przejdą weryfikację i cieszę się, że już możemy rozpocząć wyścig później po te prawdziwie duże pieniądze na realizację tego mostu za kilka lat. Panie burmistrzu, a co z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, bo tutaj w Krapkowicach też jest z tym problem? Tak, Krapkowice zostały też zdiagnozowane jako taki hotspot, gorący punkt, gdzie trzeba coś zrobić. Zdecydowanie za mało było tych inwestycji, natomiast wiemy, że zbiornik Racibórz, ten podstawowy zbiornik w dolnym, w górnym biegu Odry, będzie dokończony. Były zapowiedzi, że będzie tej jesieni dokończony. To jest jak gdyby podstawa, żeby magazynować tą wodę. Natomiast tu czekamy jeszcze też na decyzję chociażby o zbiorniku Racławice, który miał być projektowany na rzece Osobłodze i na zabezpieczeniach związanych z polderami, czy to suchymi, czy to mokrymi. No to zadanie jest dosyć trudne, zadanie rządowe. Natomiast uważam, że zbiornik Racibórz to jest podstawa. To jest 70% bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Krapkowice. Bardzo dużo. Bardzo dużo, tak. No, zwłaszcza koncepcja przejścia z suchego na mokry, bo w tej chwili jest jeszcze projektowany jako suchy, później ma być zbiornikiem mokrym, natomiast w ostatnich latach wychodzi, że bardziej brak wody jest większym problemem, większym zagrożeniem i dla spławialności Odry, ale także na wypadek suszy i ewentualnego czerpania do celów rolniczych. No, dzisiaj słyszeliśmy, że prace na ten temat trwają, to bardzo dobrze. Jest program Stop Suszy. Tak, że te programy są. Ja wiem, że tak słuchając z boku, mówi się o tych programach od roku, dwóch, pięciu, siedmiu lat. No, pamiętam, jak mieliśmy po powodzi w 97 też program Odra 2006, gdzie pewne rzeczy robiono. To nie są łatwe, ani to nie są tanie sprawy, ale widzę, że jest pewna konsekwencja w tych działaniach. I myślę, że ten zbiornik Racibórz, jeżeli będzie oddany w tym roku czy na początku przyszłego, na pewno pozwoli zabezpieczyć w znacznej części mieszkańców Krapkowic, Otmęty, okolicznych wiosek przed skutkami powodzi takiej, która była w 1997 roku i w 2010. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Dziękuję bardzo.